To już kolejne spotkanie w serii poobiadowych. Pierwszy międzynarodowy turniej w oceniu kadetów roczni 97 i młodsi. I to już jest. I to już nie jest zabawa, to jest konkretna gra. Dwa silne zespoły. Czołówka Litwy i czołówka Polski. Żółto-czarni, oczywiście UKS 7 Tref Sopot. Pozdrawiam cały Sopot, rodziców. I drużyna w czarnych strojach to Tornado Kowno. Kowno tutaj wystawiło dwa składy Tornado i teraz wszyscy mówią, że to jest ten słabszy skład, a mocniejszy może w tamtej grupie jest. Ale skoro to jest słabszy skład, to i tak są silni. W tej chwili mamy trzecią kwartę i prowadzi zespół z Polski. Żółto-czarni prowadzą, proszę Państwa, 45-37. Zbiórka Sewioła. I są punkty kolędy. Kolęda i Sewioł już zapakowali. Ja witam wiernego kibica Trefla. Tylko pan Sopotu przyjechał? Dojadą jeszcze posiłki? Jutro. Jutro. Nie ukrywam, że już dzisiaj, choć do końca ligi chyba jeszcze jedna kolejka, już Tref Sopot jest mistrzem Pomorza. Już Tref jest mistrzem. Gratuluję, złoci medaliści. Teraz czekają na półfinały, a ten turniej jest właśnie przygotowaniem do półfinałów. W półfinałach będzie troszkę inaczej, bo będzie jeden mecz jednego dnia, a tu są dwa mecze jednego dnia i trójeczka Samsona. Tu są dwa pełne mecze. Czyli to jest też przygotowanie kondycyjne, ile wyczynią przez 3 dni rozegrać 5 meczów. Zobaczymy, czy zawodnicy będą pływać w niedzielę. Pływać to jest tak w cudzysłowie, że są zmęczeni, już płyną, nie? 50-37 dla żółto-czarnych. Gimnazjum numer 3 z Sopotu. Kolejna trójka, to już rzucił teraz Sewioł. Wiktor Sewioł, przewaga rośnie. Pan Bartek Pyżanowski. Nie tylko trener, ale także wychowawca i dyrektor szkoły gimnazjum numer 3. Sewioł przy piłce. Ale teraz stracił piłkę, nie był dobry pressing. Dobra obrona, bez faulu, Kolenda. Ja 52-37, 6-7 minut do zakończenia trzeciej kwarty. Chłopcy dzisiaj o której mieli pobudkę, wyjeżdżając do Chocenia? 6 rano? 7. Biega.
Milion Kroków. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z międzynarodowego turnieju schodzenia. Jak zwykle Zibi, pozdrawiam.